No to dzisiaj sprawdzimy, czy jazda w trybie eko jest opłacalna. Zapraszam. Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sprawdzimy sobie taki temat, czy spalanie akurat gazu w samochodzie Dacia Duster 1.0 LPG przy włączonym trybie eco i włączonym systemie start-stop, jazda na tempomacie, przyniesie nam korzyści w postaci zmniejszonego zużycia paliwa. Ok, to ja podjeżdżam na stację benzynową. Plan jest taki, tankujemy do pełna, przejeżdżamy odcinek, przyjeżdżamy z powrotem na stację, tankujemy znowu do pełna i sprawdzamy, jakie było zużycie. Kolejnego dnia gasimy tryb eco, gasimy tryb start-stop, nie jedziemy na tempomacie, jedziemy normalnie i zobaczymy, czy jest zwiększone zużycie paliwa i o ile. Ok, samochód zatankowany, wlazło 31,46 litra, ale to jest w tym momencie nieważne. Przejedziemy sobie odcinek trasy, który pokazuję w tym momencie na mapie. Tryb start-stop jest aktywny. Zarzucamy sobie eco. Ok, eco się zapaliło. I ruszamy. Jak wjadę na autostradę, to jeszcze załączę tempomat na mniej więcej 95 na godzinę. No to jedziemy. Założenia testu są proste. Pierwszy dzień jedziemy spokojnie, na załączonym tempomacie, na włączonym systemie eco. Mamy też aktywny system start-stopu, więc będziemy jechali dzisiaj spokojnie, bez jakiegoś zbędnego wyprzedzania. Prędkości na ekspresówkach i na autostradzie będziemy sobie trzymać koło 90 na godzinę, tak żeby bezpiecznie sobie przejechać spokojnie. Kolejnego dnia tankujemy znowu w tym samym miejscu do pełna. Wyłączymy tryb eco, wyłączymy tryb start-stopu, nie jedziemy na tempomacie, będziemy jechać trochę bardziej dynamicznie i zobaczymy, ile drożej wyjdzie ten sam przejazd przy takich warunkach jazdy. Jak widzicie, tempomat mam już załączony na drodze nawet dojazdowej do autostrady A2. Na autostradzie A2 zrobię to samo i zobaczymy, jak to będzie szło. Przy takiej spokojnej jeździe tak naprawdę ten tryb eco nie jest jakiś bardzo uciążliwy. On dopiero przy jakimś przyspieszaniu czy jakiejś bardziej dynamicznej jeździe, to wtedy jest odczuwalne. Tak naprawdę jak lecimy sobie spokojnie na załączonym tempomacie, ten tryb eco jakoś za specjalnie nie przeszkadza. Ok, to ja wybijam się na autostradę A2. Jak tylko uda mi się rozpędzić, zarzucę tempomat i widzimy się później. Kolejny update, jedziemy dalej na trybie eco. Powiem Wam szczerze, że tak jak na autostradzie może nie było to odczuwalne, to już po wjechaniu do miasta jest takie trochę uczucie, jakby ktoś Was trzymał za zderzak. Przyspieszenia praktycznie nie ma, to jazda jest taka z takim delikatnym opóźnieniem. No nie wiem, zobaczymy, co będzie dalej. Jadę. Stoimy w korku, samochód w trybie start-stop, na każdym jednym takim zatrzymaniu się wyłącza silnik
i załączę go z powrotem po naciśnięciu pedału sprzęgła. Jakaś tam oszczędność pewnie jest. Okej, ja kończę pierwsze okrążenie, tankuję gaz i zobaczymy, jaki był wynik na trybie eko. Dobra, paliwko zatankowane i teraz tak, 12,51 litra, co by w przełożeniu na 100 km wychodziło 7,7 litra w trybie eko. Zapłaciłem za to 34 zł z groszem. No dobra, no to teraz odpalamy. Tryb eko zostaje zgaszony. Tryb start and stop gasimy. Dzisiaj żadnych tempomatów, prędkość trochę większa niż ostatnio, jedziemy. No dobra, to ja kolejny raz wbijam na autostradę A2, tym razem zajmujemy pas lewy i śmigam. Przyznać, że bez trybu eko samochód zdecydowanie jest szybszy. Także dzisiaj możemy spróbować sobie tutaj właśnie pojechać lewym pasem. Kto powiedział, że 1.0 w LPG nie daje rady. Bardzo fajnie jeździ ten silnik, naprawdę jest ok. Prędkości oczywiście przepisowe do 140, nie więcej. Z tym zajmowaniem lewego pasa to w kwestii wyjaśnienia. Wyprzedzamy tego, kogo mamy wyprzedzić. I zjeżdżamy na pas prawy, żeby nie zajmować pasa dla innych kierowców. Przede mną drugie okrążenie, trasa taka sama, identyczna jak poprzednio, 162 km. Widzimy się na podsumowaniu. Test powoli dobiega końca. Kończy się drugie okrążenie, ja podjeżdżam za chwilę na stację i zobaczymy, jaki jest wynik. Szczerze powiem, że sam jestem ciekawy. Tankowanie gazu i za chwilę podsumowanie. Tym razem zatankowałem 13,26 litra. Także wychodzi na to, że spalanie bez trybu eko i z wyłączonym systemem start-stop wychodzi w granicach 8,1 litra gazu. Czyli wychodzi na to, że jadąc w trybie eko na tej samej trasie, tylko po prostu spokojniej, możemy zaoszczędzić od 2,50 do 3 zł. Ocenę tego, czy jeździć w eko, czy bez eko, zostawiam już Wam. Każdy indywidualnie podejdzie sobie do tematu. Wyniki znacie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zapraszam do oglądania przyszłych odcinków i do subskrypcji kanału. I jak zwykle, szerokości, cześć!